Miało być tak pięknie i tanio. No i jest. Witajcie. Cześć czołem kluski z Resołem. Zapraszam do króciutkiego filmu na temat mojej naprawy irygatora. Zacznę może od tego, co to jest ta irygacja. Nie będziemy tutaj nawadniać roślin. Nie mówimy o rolnictwie. Natomiast jest to kwestia stomatologiczna. Jak się można domyślić, jak również widać tutaj, brakuje zbiornika na wodę. To jest urządzenie, które rozebrałem. Natomiast to na pierwszym planie, bez końcówki, tutaj właściwej, którą się zakłada na końcu, jest urządzeniem kompletnym. Mam takie dwa egzemplarze, niemalże identyczne. Na dole znajdują się dwa wkręty. Jak widzicie, leciutko tutaj gdzieś się zaczęło korodować. Te urządzenia są używane w środowisku, powiedziałbym, wysokiej wilgotności. W związku z tym to się zdarzyć może. To urządzenie jest sprawne, natomiast to jak wspomniałem, rozebrałem udało się to całkiem fajnie zrobić, niczego się e, przy okazji nie połamało, e, jestem bardzo zadowolony, wiecie rzadko się to dzisiaj zdarza, żeby można było coś rozebrać nie, 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 nie mając konieczności rozrywania kleju grzania i tym podobne i co wam chcę pokazać, otóż zobaczcie, okazało się, że w środku, e, bo się domyśliłem że to na pewno musi być kwestia ładowania bądź ładuje indukcyjne, wstawiane na podstawkę taką specjalną no i w pewnym momencie po prostu ładować się przestał domyśliłem się, że to jest kwestia po prostu akumulator które znajdują się w środku. Zobaczcie, w pierwszej chwili myślimy sobie, wow, jakaś gwiezdna wojna. Kosztuje to, słuchajcie, całe chyba 40 zł za sztukę, co już wcale taki śmiesznym kosztem nie jest. No i już praktycznie kupiłem taki akumulator, ale doszedłem do wniosku zaraz. Czy tego byś nie zrał zrobić troszkę inaczej? Nie wiecie, jak na handymana przystało. Uwaga, no dało się. Popatrzcie, 2500. Normalne akumulatorki paluszki. Nie mają tych czpieni. Wykorzystam do tego. Chciałem, może, jakąś na przykład opaskę taką. Wiecie, trytytkę, ale tutaj jest bardzo ciasno w tej obudowie. To zresztą dobrze, bo ona stabilizuje mi ustawi ustawienie tych akumulatorów. Może zastosuję po prostu delikatnie taśmę izolacyjną, tak żeby jeszcze te akumulatory wiecie, ustabilizować. To się wymienia bardzo rzadko przecież. No i popatrzcie. Delikatnie obrócę, nacisnę. To dam! I urządzenie działa. Także, jak już mówiłem w filmiku. Który pewnie widzieliście, jeżeli nie, to zapraszam do jego obejrzenia na temat naprawy wiecie, za pomocą spinacza naprawy okapu. Warto próbować rozbierać urządzenia niesprawne, no, z tymi sprawnymi może trochę, trochę mniej warto. <grydy> Oczywiście żartuję, życzę Wam wielu udanych napraw. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, piszcie śmiało. Mogę też dokładnie opowiedzieć, jak, jak ten irygator rozebrałem. Bądźcie bohaterami we własnym domu. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu. Cześć.